Czasem jedna mała iskra pozwala na to, by dać ogromny impuls do pracy wolontariusza, a tych w Opolu nie brakuje i ci pokazali przecież chociażby w ostatnim roku, jak ważna jest ich praca pomagając uchodźcom, ale przecież oni pracują na co dzień w instytucjach, w organizacjach, w fundacjach. To oni pomagają seniorom, to oni pomagają najmłodszym, to oni pomagają osobom niepełnosprawnym. Dlatego też bardzo ważny festiwal, czyli Festiwal Impuls, który rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do 21 października, w którym mogą wziąć udział wszyscy chętni do takiej pracy. Odbędą się między innymi zarówno otwarte wolontariaty, profilaktyka, Dzień Talentów czy Forum Wolontariatu Województwa Opolskiego, na którym będą poruszane niezwykle ważne tematy dla wolontariuszy. Te wszystkie spotkania będą odbywały się też w różnych lokalizacjach miasta. Jest ich wiele. Tak jak chociażby tutaj niedaleko Opolska Reużytkownia będzie przyjmować właśnie tych, którzy chcieliby przyjść do pracy jako wolontariusze. Tam pod czujnym okiem instruktorów będzie można poznać tę pracę, jak się w niej dobrze spełnić, bo to jest niezwykle ważne i zachęcić także innych do takiej pracy. A zatem przed nami naprawdę bardzo ciekawe dni, które organizowane są w ramach kolejnego już festiwalu wolontariatu Impuls, który dziś rozpoczynają się w naszym mieście. Szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronie organizatora właśnie tegorocznego festiwalu, czyli iskraopole.pl. Jeśli macie ochotę, warto, myślę, spróbować, by wziąć udział w tego typu czy warsztatach, czy spotkaniach, czy też debatach.